Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Raz na jakiś czas pojawia się taki komentarz, żebym zrobił jakiś film na temat podkręcania swojego procesora. Tylko nie miałem ku temu środków, bo myślę, jak sami mogliście zauważyć na przebitkach, miałem boksowe chłodzenie. Tak się akurat złożyło, że nie tak dawno temu NZXT wyszło z propozycją, żeby podesłać takie małe chłodzenie wodne, taki gotowy zestaw IO do mnie do testów. No i stwierdziłem, że skoro dwie pieczenie na jednym ogniu to moje ulubione danie, to dzisiaj spróbujemy sobie podkręcić mojego Ryzena i zobaczymy, jak wypadnie z takim małym chłodzeniem wodnym. I akurat zdaję sobie sprawę z tego, że 120 mm chłodnica to jest troszeczkę za mało, jeżeli chodzi o Ryzena 7 i ciepło przez niego generowane, ale uznałem, że no, skoro i tak dostałem takie chłodzenie do przetestowania, no to po prostu sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest za mało, czy trzeba szukać czegoś więcej. Tak więc w dzisiejszym materiale najpierw obczajmy sobie, co jest w pudełku, omówimy sobie budowę tego IO, porównamy hałas boksowego chłodzenia i Krakena, no i oczywiście podkręcimy mój procesor, zobaczymy, jak się spisuje po overclockingu z tym chłodzeniem, no a także oczywiście sprawdzimy sobie, na jakie przyrosty w wydajności możemy liczyć w programach benchmarkowych, programach do montowania filmu, no i gierkach. No to co? Idziemy rozpaczkować. Tak się prezentuje. Papierki. Okej, jest nasze IO. Okej, więc tak wygląda nasz cały zestawik. Mamy tak samo różne mocowania dla soketów pod Intela oraz pod AMD. Ale co jest ciekawe, to troszeczkę inna konstrukcja tego zestawu IO niż większość, które można znaleźć. Większość takich gotowych zestawów IO posiada pompę w tym miejscu, bardzo blisko procesora. Natomiast to konkretne chłodzenie wodne jest troszeczkę inaczej zbudowane, ponieważ ono tutaj ma swoją pompę. Możemy ją zobaczyć tutaj z dwóch stron, tutaj i z drugiej strony. Z tego, co się dowiedziałem, takie umieszczenie pompy nie tutaj blisko procesora, tylko w chłodnicy jest spowodowane pewnymi regulacjami prawnymi, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Po prostu inna firma ma patent i prawdopodobnie dlatego, żeby uniknąć, że tak powiem, dodatkowych opłat związanych z produkcją, to NZXT zdecydowało się na umieszczenie pompy w tym miejscu. Ogólnie, czy jest to dobry czy zły pomysł, umieszczanie pompy w takim miejscu, to jeszcze sobie dokładnie sprawdzimy. Natomiast co mogę powiedzieć od siebie, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś całkiem głupie posunięcie, ze względu na to, że zobaczcie, gdy przykładamy wentylator, no to na samym środku, w takim wentylatorze, no mamy tutaj taką martwą strefę, tak, przez które i tak powietrze nie przechodzi, więc w momencie, gdy przykładamy sobie taki wentylator w takie miejsce, no jak widzimy, w dużej mierze trafia on na tą taką martwą strefę, przez którą i tak powietrze nie przechodzi. Pompa nie jest na tyle mała, żeby była wielkości oczywiście tego martwego pola, jednakże no wystaje tutaj nieznacznie. No jestem bardzo ciekawy, jak to się przełoży na ogólną wydajność takiego zestawu chłodzącego. Co do samego Ryzena 7 i overclockingu, z tego co poszperałem po różnych forach internetowych, ludzie różnie wykręcają te procesory. To bardzo zależy od jednostki. Niektórzy są w stanie docisnąć ten procesor nawet do 4,1 GHz przy bazowym taktowaniu, które oferuje ten konkretny model, czyli 3 GHz. No więc jest to taki całkiem spory overclock. Myślę, gdyby nam się udało wyciągnąć taki wynik, bardzo byłbym zadowolony. Co do napięć, AMD podaje, żeby nie przekraczać 1,55 V na procesorze, jednakże w moim odczuciu jest to i tak trochę dużo, więc ja nie chciałem przekraczać 1,45. Do podkręcania używałem programu Ryzen Master, który jest oficjalnie udostępniany przez AMD. Jest to bardzo fajny graficzny program, w którym w prosty sposób możemy sobie podkręcić nasz procesor. Ogólnie rzecz biorąc, na boksie nie zmieniałem w ogóle napięć, ponieważ okazało się, że gdy ustawiłem sam mnożnik na 3,6 GHz, osiągnąłem max, jaki jestem w stanie wyciągnąć na chłodzeniu boksowym. Finalnie udało mi się procesor podkręcić na 3,7 GHz przy napięciu 1,3
3V, więc nie jest to jakiś super ekstremalny overclock. Procesor bardzo chętnie poszedłby dalej, jednakże jak widzieliście na załączonym wykresie, no chłodzenie nie było w stanie odebrać aż tyle ciepła, żeby ten overclock dalszy był możliwy. Sprawdziłem także generowany hałas sonometrem w odległości takiej dalszej, jak mniej więcej siedzę od biurka, a także zrobiłem pomiar w odległości bliższej, około 30 cm od obudowy komputera. I tutaj macie zaprezentowane wyniki. No na pewno na stokowych ustawieniach procesora i nawet po overclocku na 3,6 GHz Kraken wypada tutaj dużo lepiej, jest zdecydowanie bardziej cichym chłodzeniem. Jednakże w momencie, gdy już podkręciłem procesor na 3,7 GHz i zwiększyłem troszeczkę napięcie, no tutaj już ewidentnie to chłodzenie stało się nawet głośniejsze niż to boksowe. Na plus jednak to, że dołączony wentylator przez NZXT jest fajnym wentylatorem, ponieważ ma taki bardziej niski dźwięk. Boksowe chłodzenie, które miało zdecydowanie mniejszą średnicę wentylatora, generowało hałas, który był po prostu wyższy i w moim odczuciu mniej przyjemny dla ucha. Tutaj macie jeszcze tabelkę, jak wiele obrotów na minutę generowały poszczególne wentylatory pod obciążeniem. No okej, wykręciłem tego ryża na 3,7 GHz. Jak bardzo poprawiła się wydajność? W moim odczuciu jest całkiem nieźle. W Cinebench R15 startowaliśmy z pułapu 1312 punktów, natomiast po overclockingu uzyskałem 1586. Tak samo spory przyrost możemy zauważyć w Cinebenchu R20, gdzie przeskok wydaje się być także całkiem spory. Podczas renderowania filmu 1080p, który trwał 10 minut 53 sekundy, na procesorze taktowanym 3 GHz zajęło mi to 233 sekundy, natomiast w przypadku overclocku zajęło to zaledwie 189 sekund. Co do gier, wybrałem tutaj grę procesorową CSGO, który ewidentnie faworyzuje wyżej taktowane procesory. Widać tutaj naprawdę spory przyrost wydajności. W momencie, gdy mamy grę graficzną z maksymalnymi ustawieniami i ray tracingiem, tutaj bottleneckiem jest mój RTX. Natomiast gdy zrzucimy sobie ustawienia na najniższe, wtedy widzimy przyrost w wydajności. No okej, więc widzimy, że ten Ryzen i to chłodzenie, czy się lubią? Myślę, że jeżeli ktoś z Was chciałby mieć po prostu cichy komputer i nie planuje bawić się w overclock, to myślę, że spokojnie taka 120 mm chłodnica do takiego procesora serii Ryzen 7 wystarczy. No jednakże jak widzieliście, gdy wrzucimy tutaj troszeczkę overclocka, no na pewno nie jesteśmy w stanie wyciągnąć maksimum z tego procesora, jeżeli zaczniemy go żyłować i tutaj faktycznie zaczyna nas ograniczać chłodzenie. Jednakże pamiętajmy o tym, że Ryzen z serii 7 jest procesorem, który generuje bardzo dużo ciepła. I w momencie, gdyby ktoś z Was chciał sparować sobie takiego Krakena z i5 9600 bądź Ryzenem z serii 5, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę całkiem rozsądny wybór i do tych serii procesorów takie chłodzenie będzie jak znalazł, bo po prostu one generują mniej ciepła. Dodatkowo NZXT dodaje od siebie apkę, która nazywa się Cam. I tutaj możemy sobie sterować podświetleniem tego bloku, powiedzmy, na procesor. Możemy zmieniać kolor loga, możemy całkowicie nawet wyłączyć podświetlenie. Mamy kilkadziesiąt efektów do wyboru, czy animacji, które są wyświetlane. Akurat myślę, że jeżeli chodzi o estetykę, chłodzenia wodne, krakeny od NZXT są bardzo charakterystyczne i no, wydaje mi się, że z pewnością mogą się podobać. Ja jestem wielkim fanem akurat takiego podejścia i takiego designu, który oni sobie wymyślili. Jednakże jeżeli macie procesor, który generuje dużo ciepła, z pewnością tutaj będzie potrzebna większa chłodnica. Swoją drogą, bylibyście ciekawi, na ile jestem w stanie wyżyłować swojego ryża? Zrobić porównanie takie, wiecie, 120-240? Myślę, żeby się dało załatwić, także wiecie. Jak chcecie, żebym zrobił takie porównanie, dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.